Michał Kita po remisowym pojedynku z Łukaszem Brzeskim. Mhm. Powiedz, czy te remisy to jest tak jak z tym czwartym miejscem, że blisko podium, ale jednak ani do przodu, ani do tyłu? Wiesz co, no ciężko powiedzieć, no prędzej, o inaczej, jak już takie porównania robimy, to dla niego to jest remis zwycięski, a dla mnie remis taki porażkowy bardziej niż ten. No. Mhm. A jak ty byś to punktował, jeżeli możesz? No, tak... wiesz, myślę, że w tym remis był ok, bo pierwszą rundę ja wygrałem, drugą on może prowadził, gdzieś tam mnie z głowy też oddali mu punktu, więc gdzieś tam remis, i trzecią on zdecydowanie wygrał, więc jakoś tak tutaj mówię, dla mnie ten remis jest bardziej taki na zasadzie porażki, dla niego remis na zasadzie zwycięstwa, nie? Łukasz tutaj rzucił bardzo ciekawą propozycję od razu, żeby zrobić rewanż i to pas. Jak najbardziej, październik, nie ma problemu. To może za dwa razy więcej w takim razie. O, to jeszcze lepiej, nie? To nie ma problemu. Nie, nie. To była siła charakteru. Tak, dokładnie, nie oszukuję tu, wiesz, po drugiej rundzie gdzieś tam spuchłem i ale przede wszystkim na pewno nie w klatku ringu, bo dwa bo trzy razy chwyciłem razem z liną, musiałem poprawiać, wiesz. Całkiem inna praca jest przy siatce, jak dociskasz, odciągasz, całkiem inna, jak musisz kontrolować, jeszcze patrzeć, czy złapałeś. I jedziemy, no to. Ale powiedział... Październik, wiesz, jest historia, jest jakiś tam remis, więc myślę, że wam się też to podobała, ta walka. Komuś się nie podobała? Ma ktoś coś? Nie, no żartuję, no ale... Póki jesteś zmęczony. No, o, ale jest za mną armia, także nie mielibyście szans. Ale mi chodzi o to, że ten... jak najchętniej, nie? Fajnie by było też, wiesz, jakiś opas zawalczyć 5 razy 5, trzeba się lepiej przygotować. Październik, 5 miesięcy. Jak najbardziej. Powiedział Łukasz, że byłeś bardzo silny w tych klamrach zapaśniczych. Co ty byś o nim powiedział? Znaczy wiesz, to inaczej się walczy z zawodnikiem, który walczy technicznie, nie? On tak typowo wszystko zrywał i wiesz, ja mam tą uchwytną klamrę dosyć dobrą i naprawdę by to lepiej wyglądało, gdyby to była siatka, a nie ten, bo bardziej bazuje na docisku, odciągnięciu. Tak jak się pracuje teraz w MMA, nie? Wiesz, nie zbijam winy, że klatko ring czy cokolwiek, ale no macie historię, jest remis, młody chłopak, ja też lubię się bić, lubicie takie walki oglądać, więc czemu byśmy nie mogli zrobić walki o pas, nie, w październiku. A to uderzenie z głowy zrobiło jakiś skutek? Znaczy wiesz, gdzieś tam trochę, już tam, no, było, nie? Ciągle mówisz o tym, że nam się podobało, że widownia powinna być zadowolona, a ty osobiście, jak subiektywnie... Nie, no dla mnie to jest taki, wiesz, osobiście tam w głębi porażkowy remis, nie? Więc czym najbardziej zaskoczycie przeciwnik, jeżeli czymś w ogóle? Znaczy wiesz, to młody, wiesz, gdzieś tam będzie silny, że będzie szedł. Przede wszystkim, nie wiem, czy wy tak do końca rozumiecie, to jest ponad połowę mniejsza powierzchnia, nie? Całkiem inna walka wyglądała, jak jest pełen oktagon, pełnowymiarowy, gdzie jest dużo miejsca. Ja lubię poruszać się na nogach, a tutaj nie było, bo to, wiesz, wejdzie ci z serią takich chaotycznych ciosów i już jesteś na linach, nie? No wiesz, hamujesz się na liny, gdzieś tam jakiś jeden pod drugi cios, widzisz, doszedł, zobaczysz moją twarz. No w pierwszej rundzie wiem, że dosyć mocno trafiłem, go przemroczyłem i na pewno gdyby to było gdzieś tam przy siatce, to inaczej bym go dociskał, odciągał i a nie musiałbym poprawiać uchwyt, bo już go chciałem odciągać, a się okazało, że między moimi rękami jeszcze lina jest. I trzeba, wróciły się jakieś stare demony walki z Głuchowem, z tymi linami. No nie no, tak jak mówię, dla mnie ten remis jest bardziej na zasadzie takiej porażkowej, dla niego pewnie zwycięskiej, nie? Masz buty na stopach, ciężko było je założyć po tylu stąpach? Nie, ja w ogóle pamiętam, że nie czułem tych stopów, bo miesza powierzchnia nie było takich czystych piętą, tylko bardziej stopą. Więc nie, akurat pod tym względem nie czuję, nie? Jakieś pierwsze wnioski, bo mówimy już o waszym potencjalnym rewanżu po walce? Znaczy, wiesz, pierwsze wnioski, że to wiesz, wiem, gdzie mnie przytkało w drugiej rundzie, ale to tak jak mówię, może nie tyle ze względu, że czegoś zabrakło, tylko zobacz, ile było prób odciągnięcia go od linii tego, nie? No, waga ciężka, silny chłopak, to wiesz, też trochę mnie przytkało, nie? Mnóstwo tych skrętówek próbowałeś założyć, on mówił, że coś mu strzeliło w strzeliło się, słyszałem, że mu strzeliło i to słyszałem, dlatego jeszcze bardziej, wiesz, próbowałem. No. Wiesz, to jest adrenalina, na adrenalinie tego nie czujesz, walczysz gdzieś tam. Bo jakby mu strzeliło w kolanie, to pewnie by było koniec, a mu w kostce bardziej strzelało. No tak zrobię, żebyśmy na następnej walce w kolanie strzeliło, jak będzie taka sytuacja, nie? Mam do czego, wiesz, porównywać, mam czas, żeby sobie zawalczyć i mam nadzieję, że tutaj Tomek Babiloński, wiesz, podejdzie do tego normalnie i bardzo chętnie, jeżeli on jest chętny, ja jestem chętny i październik, robimy walkę o pasy. A czym najbardziej Cię zaskoczył podczas pojedynku? Wiesz co, zaskoczył. Sam siebie zaskoczyłem, że wiesz, tak spuchłem po tych dwóch rundach, może inaczej, nie? Byłem naprawdę gdzieś, gdzie jestem dobrze przygotowany, dobrze się prowadzę i widzisz, że po raz kolejny gdzieś tam 7 czy 8 prób w rundzie sprowadzić przy linach, to jest męczące i nie mniejszą ukłucham usprawiedliwienia, bo wiesz, dla mnie i dla niego był klatko ring, tylko że jeżeli masz tak jak ja bazę zapaśniczą i bazujesz na docisku, odciągnięciu, a nagle musisz jeszcze z linami walczyć, to takie przeszkadza, nie?
Wczoraj mówili, że dopiero dzisiaj się przekonamy, co jest lepsze, młodość, czy jednak doświadczenie, no i się nie przekonali. No to miejmy nadzieję, przekonamy się następny raz i jeżeli wiesz, myślę, że też chcielibyście zobaczyć jeszcze jedną walkę i teraz będzie 5 razy 5, no to wiesz. Teraz będzie więcej siły charakteru. Czy jeżeli doszłoby do tej właśnie walki o pas, to i byłaby ona w klatce, myślisz, że to jakoś będzie wprowadzało istotne różnice w tok boju? Bardzo wysoko. I zobaczycie, jak dojdzie do tego. Wczoraj powiedziałeś, Michał, że na pewno wyjdziesz po walce do wywiadów. Z czego to właśnie wynika? Bo tam trochę pojechałeś zawodników, którzy tego nie robią. Czy mógłbyś to rozwinąć? Trzeba brać konsekwencje swoich czynów, ciosów. Ja nie mam problemu, nawet dostanę w pierdol, żeby przyjść i porozmawiać. Jedynie jak mnie wywożą gdzieś do szpitala albo cokolwiek, to... każdy jest mądry w gębie, ale trzeba później wziąć konsekwencje tych swoich słów. Tak? No, i widzisz, je macie jako pokolenie zawodników, którzy się obraża. Bo na dziennikarzy boi się ciężkich pytań. I tyle, tak? Sami widzicie, jak to jest, jakieś pokolenie, więc mam nadzieję, że coraz bardziej zaczniecie tych starych dinozaurów, takich jak ja, doceniać i że przyjdą z wami porozmawiają, nie? Idealne podsumowanie, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Czarzasz taki zarys? Dzięki bardzo.